Nawet nie mamy teraz jak za bardzo wyjechać, żeby im tutaj delikatnie popsuć szyki. Próba sabotażu, okej. No niestety, armia sabotowana znowu. Aha, widzę, że mam już za dużo tutaj. Czyli tak, ciebie byśmy poprosili o to, żebyś sobie tutaj gdzieś wyszedł. Natomiast ty mógłbyś tutaj wejść. Tak, samuraje z naginatami. Do tego pana się proszę przyłączyć. Wy się przyłączcie, natomiast tutaj też sobie z tyłu stańcie. Liczebność nam tutaj ci generałowie troszeczkę psują. Ale dobra, to jesteśmy w stanie jakoś przeżyć. Zobaczmy, co tu w ogóle się stało. Szlak zablokowany. Znowu ninja. Ród przyjmuje chrześcijaństwo. To nas nie interesuje. Zberbowano wojowników. Mamy fortecę Wuzen. No to w sumie dobrze, jak mamy fortecę Wuzen. I teraz będziemy mogli sobie tutaj co zrobić. Tutaj to nie było takiej fortecy, znaczy takiego w ogóle prowincji, takiej prowincji, która by budowała jednostki. Więc zobaczmy, co my możemy tu zrobić. Świątynia buddyjska. Wytaczę bomb. Nie mam pojęcia, co tu zrobić, powiem wam szczerze. No jest siła. Doświadczeni. No tu już więcej tych dziadów jest. No ale dobra, zobaczymy, co to będzie. Werbunek. Co możemy zrobić? Lekką jazdę. A więc zrobimy. I mamy tutaj gdzieś naszego ninja. Niech on się przejdzie z tej strony. Dobra, i tu możemy sobie jeszcze zrobić tego Metsukę właśnie. No i co? Trzeba tutaj robić, widzę. Bo nic z tego nie będzie. Dobra, będą nas atakować pewnie, więc... Niech działają, zobaczymy, czy nam wyjdzie ta obrona, czy nam nie wyjdzie. No właśnie, wszyscy. No to galancie, powiem szczerze. No dobra. Zacznijmy. Decydująca konfrontacja, bym powiedział. No mamy tutaj fortecę taką galantą, także o tyle nam może łatwiej będzie się bronić. No zobaczymy, mam nadzieję, że się uda. Jeżeli by się udało, no to wtedy już będzie nam łatwo się tutaj dosyć odbudować i wtedy zaatakować ich, odzyskać te stracone prowincje. No nic, zobaczymy, jak to nam wyjdzie. Fakt faktem, że no naprawdę posiłków mają sporo, 4000 posiłków, armia 2000. U nas są te siły naprawdę dużo, dużo mniejsze. Też wcale nie mamy jakichś tam lepszych jednostek. Bitwa o Sendai, czyli decydująca bitwa. Dobra, to sobie darujemy, jeżeli chodzi o rozstawienie jednostek. Okej, wieże z łucznikami. Dobra, tutaj mamy te wieże. Gdzie oni najpierw mogą uderzyć? A więc, tutaj mamy pierwszą bramę, czyli na pewno mogą, ale oni też mogą uderzać od razu wyższe tu tereny. Nie mam zielonego pojęcia, kurczę.
No nic, jakoś to musimy porozstawiać. Mamy ilu? Raz, dwa, trzy, czterech, pięciu łuczników. Pięciu łuczników. Ja bym się skupił bardziej na obronie już tutaj wyżej, niżej bym chyba odpuścił. Nic, będziemy przemieszać tych łuczników. W razie czego mamy samurajów z naginatami. Ich bym dał na pierwszy ogień. Gdzieś tu, powiedzmy. Nie wiem, gdzieś tu. I teraz samuraje z katanami. Obstawię w ogóle sobie tutaj te mury, a później będę ich ewentualnie przemieszczał. Jeszcze zostali mi nołdaci. Raz, dwa, trzy, powiedzmy tutaj. Dostaną Yari. Dostaną Yari. No właśnie, co z nimi zrobić? Mógłbym ich wystawić poza zamkiem. Ale troszkę strach. Dobra, zrobimy sobie ich tak. Wystawimy ich tutaj i damy im tutaj konnicę. W ten sposób. O, zgrupujemy sobie ich. Konnicę i jeszcze tych Jari też sobie zgrupujemy. Okej. No i zerknijmy. Kto tu został? Aha, łuczników jeszcze musimy tu porozstawiać. Ewentualnie tu. Czyli co, wszyscy łucznicy tu. Tu. A ten jeden gdzie jest? Tutaj. Okej. W sumie na wszystkie cztery strony. Dobra, jedziemy bitwą. Tutaj coś jest. Ashigaru z Yari, samuraje z Yari, Ashigaru z Yari. Czyli ciężko, jeżeli chodzi o. Tutaj widzę, idzie największe uderzenie. A jeszcze tu zobaczmy. Wszędzie kurczę ich pełno. Tu mamy konnicę. Dobra, gdzie ci nasi generałowie? Dobra, ci mi tu ich na górę. I to samo z nimi. Czyli uciekamy wyżej. Proszę, już strzelają łucznicy. Samuraje z katanami. Our general is in grave danger, my lord. Jaki great danger? Co wy tam gadacie mi? To się mają ustawić i tyle. No proszę, tu mamy jakieś posiłki, widzę, tak? No, jak sobie tu panowie radzą? Dawać tu.
wchodzić, widzę. Dobra, ładują się, widzę. Dobra, ustawić mi się tutaj. Z tej strony idzie grupa. Przerażająca jednostka wroga. Kto tu w ogóle jest? Samuraje z katanami. Dobra, jak idzie tutaj? Dobrze, może iść dobrze. Tu idźcie na mury. Na mury. Dawać tu na mury. Generał, dawać tu wyżej. O, tu jaka brygada idzie, kurde. Dawać tych jari mi tutaj do wspomagania ich. Dobra. No, dawać, dawać tu. Mniejsi wojownicy. No, a panowie, to co? Myślę, że tutaj... Zapraszamy konnicę. Kto tu jest? Samuraje z katanami, tak? Brakuje mi tu... Tu się ustawiać. Kto to jest? Samuraje... Co wy uciekacie? Tu atakować, bo się przedzierają. No. Kurde, zaczynają tu wchodzić. Dawać tu, czym prędzej. Proszę, już się przedzierają, kurde. Nie tu, wy dobrze idziecie, co oni, kurde. Ta jednostka, o ta, samuraje z Jari. Dawać tu jeszcze samuraje na udaczy. The enemy have taken the tower. Dobra, zajął nam wieżę, tak? Dawać tu. A wydawać mi tu. O nie, to łucznicy, to nie. A czemu oni tu uciekają? Co wy?
No, jak tu? Dzielnie walczą. Dawać mi tu nich. Łucznicy na Shigaru, tak. Samuraje, łucznicy, to wszystko łucznicy. Dawać mi tu na nich. Samuraje, wszystko łucznicy. Dawać, dawać mi tu na nich. Dobra, brawo, rozsypce. Dawać, tutaj atakujemy. Łucznicy, łucznicy, samuraje, łucznicy. Our men are running from the battlefield. Shame for this play. Skąd oni tu? Wy nie macie uciekać tutaj, gdzie? Dawać mi tu konnicę teraz. Tutaj. No dawać, to dawać, dawać. Nie wie to tutaj pilnować. Konnica teraz tutaj atakuje. Dobra, zajęliśmy wieżę i o to chodzi. Dobra, Shigaru. Którędy konnica mnie tutaj chce przeatakować? Nasze jednostki, tak? Oj, ale nas wpadną tutaj w nas, także... Dobra, dawać tu.
Dobra, tutaj te jednostki to są do straty niestety. Dobra, zerknijmy, co tu się dzieje. Siedlisko nie widzę. Dobra, dawać tą konnicę tu. O, idą dalej. Our men are running from the battlefield. Dawać tu, na górę. Shameful display. Dobra, Jari, Jari, dawać tu Jari. Musimy się tutaj wycofać delikatnie, kurde, oni już nie zdążą. Dobra, dawać mi ich tutaj. Widzę, że większość rzeczy się tutaj teraz dzieje. No proszę, generał tutaj do zaatakowania. No dawać tutaj tych panów z katanami. Wszystko się widzę rozgrywa po tej stronie teraz. Łucznicy. A my sobie może tutaj rozwiniemy gdzieś skrzydła naszą kawalerią. Taki mam pomysł. Dobra, wy tutaj możecie bronić bramy. Widzę te jednostki tutaj na dole nam niestety chyba padną, otoczone są. Co prawda przez łuczników. Dobra. Fatigued, my lord, and some must rest. No. Dawać tutaj, dawać. Dobra. Konnica sobie wyjeżdża. Dobra, wszystko na razie wygląda ok. No i dobra, poczekamy sobie na nich tutaj wyżej. Mamy samuraje z katanami, proszę tutaj. A nigdzie mi tam nie wychodźcie czasem. Dobra, i konnica już jest tam gotowa. Our entire unit has perished, my lord. No i proszę, udało im się. No dawać, dawać mi tutaj. Zaatakujemy z drugiej strony. No, czemu nie mogę wyjechać? Co nie sobie jaja robię? No co jest, kurde? Dawać mi tam konnicę tu na zewnątrz. Nie może wejść. To lipa. Dodawać ich tu do środka.
I co, łuczników może by tak troszeczkę przemieścić. Niech sobie postrzelają teraz troszeczkę z tej strony. Jeszcze tutaj, panowie, proszę. My lord, a glorious victory will soon be yours. Też tak myślę. No, weź mi tu konnicę. Kontynuujemy. Będziemy ich wyżynać. No, dawać, dawać. Im więcej mi ich zabije, tym będą mieli mniej armii. A, bo chyba piechotą muszę zająć bramę. Dlatego nie mogłem wyjechać. Dawać szybciorem. Będziemy ich gonić zaraz. No, dawać zajmować tą bramę. No, wtedy mogłem ich tam ładnie od tyłu zajechać. No już, brama przecież zajęta jest, co jest? Nie mogę konnicą wyjechać? No, mogę. Ale teraz to już nie wiem, czy zdąży niestety. Dawać to. Ilu bym nie zabił, to zawsze do przodu, więc może zdążymy. Co, że niby tego nie mogę zaatakować? Och, chup, tu chodzi. Uciekali chyba już. Dobra, tak czy tak wygrana. O, ja ciężko było, sami przyznacie. Proszę, nawet dostaliśmy osiągnięcia. Zobaczmy, ilu udało się dziabnąć. Bo na pewno wielu. Jestem ciekaw, jak straty. U nas, powiem szczerze, dużych strat nie było. Czyli widać, dobrze się chronić w zamku, bronić. Nawet dużo liczniejsza armia, ciężko zdobyć zamek. A jeszcze, jeżeli jest taki bardziej ufortyfikowany, tak jak ten widzieliście, łucznicy tutaj centralnie w środku, stamtąd sobie bezkarnie strzelali tak naprawdę. Wystarczyłyby w sumie dwa poziomy, no tutaj były trzy. No i zobaczmy. Stracono 4600, u nas tylko 1200.
Tylko no. Zobaczmy dokładnie, jak to wygląda. Generałów, no tutaj nieźle powalczyli. Ale przede wszystkim tak, samuraje z naginatami. No, oni jedni tutaj padli, ale ci drudzy 242 jednostki, no ładnie. No i samurajska, o kurde, tutaj zobaczcie, co się dzieje. 518, jeden oddział wybił. No i jak widzicie, można tutaj samuraje z Yari, samuraje z Noudachi też ładnie wszystko zawalczyło. Samuraje łucznicy, ciekawe jak łucznicy. 56, 197, też ładnie. Też ładnie. Okej. Okay. No i widać, że dużo mniejsze te siły już mają. Zaraz sobie dokładnie to zobaczymy, czy jest sens ich atakować. Ideal for riding down fleeing enemies or driving off missile troops. This fast, light cavalry are vulnerable against well-trained infantry. No dobrze, a więc wiemy o straconą ninja, próba sabotażu. Zobaczmy, co to im tutaj pozostawało. W większości słabe jednostki. Ashigaru z Yari. No, a to... A tutaj to widać praktycznie nic. No, zdecydowanie słabo im tutaj widzę. Mało jednostek zostało, jeżeli chodzi o... Znaczy, mają dużo, ale słabych jednostek. W starciu z moimi samurajami z katanami. Myślę, że nie będą mieli większych szans. Aha, tutaj nawet nie będzie można za bardzo, widzę, poszaleć. Dobra, tak sobie weźmiemy, a ty sobie zostań. No i co? Wszyscy to może nie. Ale zerknijmy. W ogóle tak, zwerbowano wojowników, ukończono budowę, Ugo, twierdza. Bardzo dobrze. Słuchajcie, myślę, że będziemy ich atakować. Nie ma co się ich teraz, to główna siła Takedy i rozbijemy ją do końca, ale to wam pokażę już w następnym odcinku, ponieważ troszeczkę nam się ten odcinek przedłużył. Zdecydowanie chyba z godzinny nawet będzie ponad. Także ja go podzielę na dwie części, myślę. Więc mimo wszystko jeszcze raz wam dziękuję za obejrzenie tego odcinka i zapraszam was do kolejnych. Dzięki, cześć!